Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, szanownym państwu. Był pan na konwencji samorządowej Ruchu Kukiz15? Tak, oczywiście, że byłem. No, dla mnie Ruch Kukiz15 jest całym życiem, więc nie wyobrażam sobie, żebym tam nie był. Fajna, duża impreza. Różne były tam statystyki. 800, 900, ale coś koło tego tyle osób przyjechało. Za swoje własne pieniądze, sami żeśmy wynajęli salę, sami żeśmy tam dojechali, nie żadnymi autobusami, ci, którzy chcieli, przede wszystkim też ci, którzy mogli. Z Opolszczyzny wiele osób nie pojechało, ponieważ powiedzieli mi, słuchaj, ja prowadzę tutaj kampanię samorządową, tak, to są wybory samorządowe. Trzeba być na miejscu. Trzeba być na miejscu, a nie tak? W Warszawie. Natomiast ja jako tutaj też kandydat na prezydenta miasta Opole byłem, miałem tę możliwość, żeby tam zaprezentować swoje podejście do kampanii i tak pomyślałem sobie też, to zresztą powiedziałem na sali, mówię, drodzy państwo, jesteśmy w Warszawie, więc ja nie będę mówił o propozycjach dla Opola, bo pewnie tylko kilka osób wówczas byłoby zainteresowanych tym, natomiast ja powiedziałem coś, co dzisiaj chciałem przekazać wszystkim, zarówno kandydatom Kukiz15, jak i wszystkim innym kandydatom, którzy odważyli się, którzy postanowili spróbować wziąć sprawy w swoje ręce. Otóż, drodzy państwo, to króciutko. Ja startowałem do Sejmu z 6 pozycji i kiedy ja 3 lata temu mówiłem swoim znajomym, bliskim, mówię, słuchajcie, chcę wystartować do Sejmu, to się w głowę pukali, mówili, jak to ty, nie masz doświadczenia, nie byłeś nigdy w partii, to jak do Sejmu? No a jednak udało się. Po pierwsze trzeba wierzyć, po drugie trzeba chcieć, po trzecie trzeba pracować i wszystko jest możliwe, drodzy państwo. Także zwracam się tu przede wszystkim do szanownych moich kontrkandydatów, ale innych kandydatów ze wszystkich szczebli. Drodzy państwo, naprawdę wierzcie w to, chciejcie tego, wykonujcie pracę, a zobaczycie, że ludzie, do których będziecie się zwracali, to docenią. Panie pośle, 3 takie główne hasła: odpartyjnienie samorządów, zrównoważony budżet i obowiązkowe referenda. I to po kolei. Samorządy, tak mam wrażenie, troszkę żartobliwie powiem, same się odpartyjniają, bo kandydaci na czas kampanii chowają legitymacje partyjne. Na Opolszczyźnie mamy takich przykładów co najmniej kilka. Jest coś w tym faktycznie. No to jedynie potwierdza tezy stawiane przez Pawła Kukiza, czy przez kukizowców, że partie polityczne zbrzydły obywatelom, że ci działacze partyjni, którzy na co dzień tak chętnie chodzą na te spotkania partyjne, albo krótko mówiąc, którzy dzięki partii mają po prostu pracę i kasę, tak? Bo to o to tu chodzi. To jest cała zabawa, że dzięki przynależności do partii politycznej ma się robotę w jednym czy drugim urzędzie albo w jakiejś agencji i zamiast zarabiać 2000 zł się zarabia 10, 20 albo 30 tysięcy i na tym polega ta partiokracja. Dosyć z tą partiokracją, taki jest nasz postulat, ale co do tych fundamentów na kampanię samorządową, jawność, przejrzystość, czyli no właśnie do tego muszę też odnieść się do wczorajszej rozmowy z panem Kubalańcą, którą bodajże pan prowadził. Tak, rozmawialiście panowie o tym, że oto pan Zbigniew w zasadzie już pewny swego, że już będzie radnym sejmiku, będzie ale taki był wydźwięk, że już będzie musiał poszukać nowej pracy i były zastanowienia się, czy pójdzie do tego urzędu, czy do tego, czy do tego. A ja się słuchając to mówię sobie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co to jest? Rozstrzyganie przy mikrofonie radiowym, gdzie ktoś będzie pracował? A konkursy? A jakaś jawność? Co nie, no mówi, że do urzędów nie. Przynajmniej nie do tych samorządowych, bo nie może. Także to pokazuje najlepiej właśnie ta partiokracja w tym wydaniu lokalnym. Proszę sobie, drodzy państwo, sprawdźcie albo zapytajcie szanownych kontrkandydatów, gdzie pracują, bo się okaże, że tak zwane następuje zatrudnienie krzyżowe. Radny sejmikowy pracuje gdzieś tam w powiecie albo w jakimś innym urzędzie, czy agencji, czy jakiejś spółce. Radni powiatowi w urzędzie marszałkowskim, albo wojewódzkim, albo gdzieś tam. I tak naprawdę pokazuje się, jawi się z tego bardzo smutny obraz kasty. Kasty samorządowej, kasty samorządowców, którzy są oderwani od rzeczywistości mieszkańców Opolszczyzny, a jeszcze jak słucham tych umizgów takich, jacy to nie są profesjonalni, jacy nie są wspaniali, ja mam wrażenie, że tak, na szczeblu centralnym, partiom politycznym to się pomyliły wybory samorządowe z wyborami parlamentarnymi. To po pierwsze. Natomiast tutaj, lokalnie, tym kandydatom te wybory chyba pomyliły się z rekrutacją na stanowisko urzędnika. Profesjonalny to ma być urzędnik, a radny sejmikowy, radny powiatowy czy miejski ma przede wszystkim mieszkańców słuchać. Ja nie słyszę ani... No owszem, żebym też to ubrał. Nie słyszę od tych kandydatów, że chcą działać na rzecz obywateli. Oczywiście wycierają sobie usta tą obywatelskością, że trzeba słuchać obywateli i tak dalej. A my jako Kukiz15 mówimy, dobra, nie będziemy sobie wycierać tylko ust tą obywatelskością. My proponujemy dzień referendalny. Czyli żeby co roku obywatele mieli możliwość
decydować na przykład o kwestiach finansowych, bo drodzy Państwo, to czyli nie jest... Czyli referendum w kilku sprawach na przykład raz w tak, roku. No w takich sprawach ważnych miejskich, żeby władza słuchała. To nie może być tak, że raz na 5 lat wybieramy sobie prezydenta, wójta czy burmistrza i dalej hula i dusza piekła nie ma, a po 5 latach okazuje się, że miasto czy gmina są tak zadłużone, że ani tego nasze dzieci, ani wnuki, ani prawnuki tylko nie spłacą. Tylko jakich to tutaj dopilnować? No mamy przecież teraz zapis, że dług do 60% Panie budżetu, redaktorze. A mamy taką gminę, którą zlikwidowano, bo było 300%. No więc właśnie, powinien normalnie pójść do więzienia ten, który doprowadził do takiej sytuacji, to jest primo, a sekundo. Trzeba w końcu nie tyle sobie wycierać usta tym, żeby słuchać obywateli, ale trzeba dać tym obywatelom prawo współdecydowania. To konstytucja to gwarantuje. Ta konstytucja, którą my chcemy zmienić, ale tego artykułu absolutnie nie zmienimy, że władza należy do narodu, również na tym szczeblu lokalnym, który tak, to naród... w bezpośrednich wyborach również typu bezpośrednio, referendum. Dokładnie tak. I co roku obywatele powinni być świadomi tej właśnie gigantomanii, która się odbywa w urzędach, gdzie piękne projekty, miliony złotych zadłużenia. Trzeba, to jest czas najwyższy, żeby podejść w sposób odpowiedzialny. 5-letnia kadencja to jest naprawdę długi czas i tu obywatele mają obowiązek. Chciałbym, żeby władza po prostu słuchała. Bezprogowe, wiążące referendum. To zależy od dobrej woli władz, a tej niestety często brakuje. To panie pośle, kandydaci Rady Miasta Opola. No, co z nimi? No, wasi kandydaci. Mocni? Kogo wystawiacie? Wystawiamy 20, 30, 40, 50-latków, 60, 70, osoby w pełnym przekroju wiekowym, zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Jeżeli chodzi o liderów naszych list, no to mamy odpowiednio pan Mariusz Rybczyński, przedsiębiorca z takim bardzo wolnościowym podejściem. Ciekawa osoba, która jest też i taką przeciwwagą dla pewnych takich socjalnych zapędów, zwłaszcza w większości kandydatów, którzy tutaj w Opolu chcieliby, żeby było wszystko zawsze i bezwarunkowo za darmo. Idąc dalej, pan Łukasz Gruca, bardzo ciekawa postać. To jest kierowca autobusu miejskiego. Znany nam człowiek, który tutaj walczył o upamiętnienie ofiar I to się udało. Ta tablica przy Krakowskiej 53 wisi. Mało tego, wolontariusz, który też wielokrotnie brał udział w poszukiwaniach właśnie ofiar tych represji stalinowskich. Więc ciekawa postać, historycznie bardzo mocno, że tak powiem, przywiązana, ale właśnie pracująca w Opolu, mająca kontakt z ludźmi. Leszek Danielewicz, przedsiębiorca, rzemieślnik tutaj startujący z okręgu czwartego, czyli centrum, tak? Stare Miasto Śródmieście. Człowiek, który też jest znany, mieszka, on ma ponad 50 lat, więc też już z Opolem od lat związany, czyli ma to podejście. Będzie w ringu wyborczym. No i osoba, która naprawdę na mnie zrobiła kolosalne wrażenie. 26-latek. Paweł Gadżała, który i w debatach, i swoją kreatywnością po prostu wybija się, bije na głowę wszystkich kontrkandydatów ze wszystkich ugrupowań, którzy po prostu mielą te same pomysły, a Paweł ostatnio powiedział, że gdybyśmy mieli w Opolu plan, strategię rozwoju miasta 15 lat temu na to, co jest dzisiaj, to zupełnie inaczej by to Opole wyglądało. Dlatego dzisiaj nie tylko jest konieczne, bo też i Paweł Gadżała mówi o tym, że trzeba na przykład ale tak mówi, i słusznie mówi zresztą, że trzeba budować ciągi pieszo-rowerowe w mieście, bo tego brakuje, tak? To jest ten fundament i ta podstawa, to jest ten pierwszy poziom zarządzania, o którym ja kiedyś mówiłem. Natomiast on również mówi właśnie o tej wizji, o tym ambitnym podejściu do Opola, czyli że nie możemy cały czas tylko i wyłącznie skupiać się na remontach dróg, ścieżek rowerowych. To jest potrzebne, ale potrzebna jest też nam wizja, pewne odważne podejście. Takich ludzi tutaj wystawiamy jako liderów naszych list. Ja podszedłem do sprawy w sposób, taki bym powiedział, bardzo autonomiczny, czyli każdy z liderów tworzy sobie swoją własną drużynę, która pracuje na tego lidera. Ja chcę ich wspierać. Dokładnie tak, ja chcę ich wspierać i z tego, co widzę, naprawdę sobie nieźle radzę. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Paweł Grabowski, poseł Kukiz 15 i kandydat tej partii na formacji na prezydenta Opola. Drugiej części rozmowy można posłuchać w drugim programie Radio Opole, a posłuchać i zobaczyć na naszej stronie radioopole.pl. Panie pośle, to może teraz sejmik. Kandydaci we wszystkich okręgach? No tak, to jest oczywiste. Ja pamiętam, jak żeśmy rozmawiali około miesiąc temu i pan redaktor pytał, czy wystawimy kandydatów do sejmiku. No, ja nie chciałem... Bo nowej partii jest zawsze trudniej. Nie jesteśmy partią. Nowej formacji. Tak, jasne. Panie redaktorze, ja nie chciałem się przechwalać. Jest 40 miejsc, które można obsadzić na listach do sejmiku. Mieliśmy chętnych około 100. Trzeba zebrać 300 podpisów poparcia dla listy w każdym okręgu. My żeśmy zebrali najmniej chyba 700, najwięcej 900.
Czyli to problemu nie było. Żadnego nie było problemu, ani z pozyskaniem, że tak powiem, tych chętnych, którzy chcą spróbować swoich sił w sejmiku, ani z uzyskaniem przede wszystkim poparcia, bo co prawda przykład może odległy z punktu widzenia Opolszczyzny, ale w Przemyślu Matecznik Prawa i Sprawiedliwości, miasto rodzinne marszałka Kuchcińskiego, tam nie zarejestrowano list, bo się okazało, że nie zebrano odpowiedniej liczby podpisów. Mało tego, tutaj też były kompromitacje na Opolszczyźnie, gdzie najpierw były wielkie szumne zapowiedzi, że będą rejestrować, już burmistrzem ktoś tam zostanie, a się okazało, że listy nie zarejestrowali. Wolni Solidarni się okazało, że gdzieś tam komisarz im zakwestionował, drodzy Państwo, 198 podpisów na 200 było złożonych przez osoby, które formalnie nie żyją. No niesamowite, także widać tę uczciwość niektórych ugrupowań, a z drugiej strony brak poparcia. Natomiast jeżeli chodzi o sejmik, tutaj absolutnie jest spokój. Powiem tak, będzie na pewno duże zaskoczenie, jeżeli chodzi o sejmik, z tego względu, że idąc po kolei, no, Opole plus powiat, Wojciech Jagiełło, znana osoba już. Urzędnik, no, znana, nieznana, mi jest znany oczywiście, natomiast no, mi ja też, mam... bo bierze udział w debatach politycznych. Panie redaktorze, tak, tylko ja mam wielką pokorę jednak, ponieważ nawet jak do Państwa dzisiaj rano przychodziłem, to Pani na dole pyta się mnie, jak się nazywam. Czyli mnie nie zna, a to jest dla mnie sygnał, żeby jednak tą pokorę warto zachowywać. A kiedy ja na przykład widzę, kiedy moja szanowna kontrkandydatka Pani Kamińska rozpoczyna swoją konferencję od tego, że w zasadzie to się nie musi przedstawiać, bo wszyscy już ją znają, no to gratuluję takiego podejścia. Więc Wojciech Jagiełło, urzędnik, który tutaj pracuje dla miasta, człowiek z dużym takim doświadczeniem, ale też i z takim podejściem proobywatelskim. Dwójeczka, czyli okręg północny, Ryszard Czekaj, taki nasz prawdziwy, twardy kukizowiec, więc to tam też będzie ciekawie z całą pewnością. Okręg trzeci, profesor Szymański, profesor Uniwersytetu Opolskiego z Wydziału Prawa, też nietuzinkowa postać, która myślę, że może wiele tam namieszać. Okręg czwarty, znów profesor Jan Szczekielniak, dyrektor szpitala z MSWiA z Głuchołaz. Człowiek, z którym, jeżeli jak się rozmawia, ja czekam po prostu, aż profesor przyjdzie do Państwa, do radia i po prostu zmiecie z powierzchni ziemi pozostałych kandydatów, którzy tylko mielą, taką miałką papkę pewnych oklepanych już obietnic, takiej sztampy. Profesor ma absolutnie niesztampowe podejście i zobaczycie Państwo, to będzie duże zaskoczenie, ponieważ to jest świeżość myślenia. Tej świeżości niestety często brakuje, również w sejmiku, czy w ogóle w samorządzie, tak? To jest człowiek przede wszystkim niezależny. Niezależny finansowo, niezależny zawodowo, który może sobie pozwolić na to, żeby pójść i faktycznie działać na rzecz mieszkańców. Prosta sprawa. On akurat się zajmuje zdrowiem, znaczy właściwie rehabilitacją, natomiast Głuchołazy, blisko leżą przecież granicy i jak to jest, że w Polsce drogi, które mamy, zwłaszcza te drogi gminne czy powiatowe, to tam naprawdę jak się jedzie, to można koło urwać. 5 kilometrów dalej, za granicą czeską, równiutkie drogi, mimo tego, że tam w zasadzie, może nie tyle, że nikt nie mieszka, co niewiele osób tam mieszka. I co mówi profesor? A może wystarczy po prostu mniej kraść, tak? Może się okazuje, że tutaj te pieniądze gdzieś nam uciekają, więc znów niekonwencjonalne, odważne podejście, stawianie odważnych pytań i tez. No i okręg piąty, Brzeg Nysa. To pański. Robert Kistek, tak. Osoba urodzona w Brzegu, szef naszych struktur tutaj opolskich, człowiek, który wykonuje i mam nadzieję, że będzie wykonywał ogromną, tytaniczną pracę na rzecz nie tyle samego ruchu Kukiz 15, co po prostu na rzecz obywateli. Dziesiątki różnych zbiórek podpisów, na których właśnie zazwyczaj on jedzie, poświęca swój czas po to, by zwracać uwagę obywatelom na te kwestie, które są tak naprawdę dla nich istotne. Wczoraj polityk PO, którego pan już wspominał, powiedział na naszej antenie, że Kukiz 15 ma szansę może na jeden mandat w sejmiku. No tak, ja wiem nawet, na którym sondażu się pan Kowaleńca opiera. Powiem tak. Okej. Odsyłam pana Zbigniewa do wyniku wyborów parlamentarnych, nie wspominając już o prezydenckich. Kukiz 15 w wyborach parlamentarnych był drugą siłą polityczną w powiecie brzeskim, z poparciem ponad 20%. W przypadku powiatu nyskiego poparcie ponad 15%, w przypadku powiatu prudnickiego poparcie ponad 15%, więc radziłbym pohamować się z tego typu ocen
nami, bo może się również i pan Kubalańca i pozostali mogą się zdziwić tym wynikiem. Ja pamiętam, jak rozmawiałem tutaj też z panem redaktorem, mówiłem o od 2 do 4 mandatów, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaki wynik zrobimy. A drodzy państwo, ja pamiętam to jak dziś i zawsze to powtarzam i będę to powtarzał. Tydzień przed wyborami parlamentarnymi lokalna gazeta publikuje sondaż, w którym Kukiz 15 ma 4% poparcia. Po kilku dniach w wyborach robimy na Opolszczyźnie 12,5%. To najlepiej obrazuje. Zatem, zresztą proszę spojrzeć na przykład, jak wygląda przekaz medialny w poszczególnych programach informacyjnych. Nie mówię tu akurat o Radiu Opole, ale o tych, powiedzmy, o telewizjach ogólnopolskich. Tam nas po prostu nie ma. Była konwencja Kukiz 15 teraz w niedzielę w Warszawie. To został puszczony urywek tam 15 sekund. A tak, w zależności od tego, która telewizja, to albo puszcza Trzaskowskiego, albo jakiego. No tak, no to więc te sympatie są czytelne dość. I panie redaktorze, jeżeli jest tak, że my do sejmiku zbieramy prawie 4000 podpisów, jeżeli mamy faktycznie sytuację, że jest wielu chętnych do startu, a z drugiej strony próbuje się nas sekować, wyciąć, nie pokazać, pominąć w mediach, to tylko i wyłącznie mnie to utwierdza w tym przekonaniu, że jest nieźle, ale to, co powiedziałem na początku, wierzyć, chcieć i pracować. To jest ta podstawa. Bez pracy nie ma kołaczy. Jeżeli ktoś tylko właśnie na tym takim przewidywaniu komuś się wydaje, że jak już startuje z ruchu Kukiza, to na pewno mandat otrzyma, to nie. Jest wówczas w błędzie. Trzeba sobie zapracować. Trzeba na to zapracować. To ostatnie pytanie. Myślicie o jakiejś koalicji po wyborach w sejmiku? Panie redaktorze, Paweł Kukiz o tym wielokrotnie mówił. Najpierw wybory. Najpierw zobaczymy, kogo się uda. A potem policzymy szable. Dokładnie tak. Kogo się uda wprowadzić, ile będzie tych mandatów i przede wszystkim, jaki ma być cel tej koalicji. Bo jeżeli to ma być koalicja po to, żeby zamienić się tak naprawdę w tych, których krytykowałem w początku naszej rozmowy, czyli tak zwane w celu tworzenia różnego rodzaju zatrudnienia krzyżowego, to mi się taki system i taka koalicja nie podoba. Natomiast gdyby się okazało, że faktycznie stanie tutaj na szali dobro i przyszłość Opolszczyzny, to jesteśmy w stanie wejść, wspierać każde ugrupowanie, które chce działać na rzecz Opolszczyzny, ale to działanie musi być uczciwe. A jeżeli ja słyszę na przykład ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że jeżeli będą wybrani kandydaci nie z PiS-u, to niedobrze, bo nie będzie współpracy z rządem. A z drugiej strony, żeby było uczciwie, jak słyszę od Platformy, że będzie Polska wyprowadzana z Unii Europejskiej, to jest oczywiście totalną bzdurą i że nie będzie środków europejskich. Obie partie duże, które masę pieniędzy, wyciągają z kieszeni obywateli w formie podatków, dodatkowo jeszcze kłócą i szczują ich wzajemnie na siebie, mówiąc, że albo rząd nie da pieniędzy, albo Unia Europejska nie da pieniędzy. A łaski tam nikt nie robi, panie redaktorze i szanowni państwo, bo Unia Europejska nie daje nam żadnych pieniędzy, bo my te pieniądze tam płacimy do Unii Europejskiej i po prostu otrzymujemy zwrot to, co żeśmy zapłacili, tylko kierowane na odpowiednie cele, to jest primo, a sekundo, rząd też nam łaski nie robi, bo mieszkańcy Opola, Opolanki, Opolanie, pracując, płacą podatki, mają prawo do tych pieniędzy, żeby po prostu tutaj władza tymi pieniędzmi mądrze zarządzała. I tyle. Paweł Grabowski, Kukiz 15, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.